Czy Putin zaatakuje Polskę? Niewykluczone. Już teraz zgromadzi potężne wojsko przy granicy z Polską. Nieprawdopodobna sytuacja. Aż 50 praktycznie transporterów wojskowych, ciężkiej artylerii, sprzętu wojskowego. To wszystko w brześciu na granicy Polski. No właśnie, nieprawdopodobna sytuacja. Dzisiaj więcej na ten temat. Czy Polsce grozi to samo co Ukrainie? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik ten dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zarekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No, właśnie, niebezpieczna sytuacja na granicy tutaj Polski w Brześciu. E, tam się pojawiło mnóstwo praktycznie sprzętu wojskowego rosyjskiego. Czy Polsce grozi ten sam scenariusz co Ukrainie? Póki co Rosja jeszcze nie grozi Polsce, natomiast też jest kwestia tego, jak sytuacja będzie przebiegać jeśli chodzi o Ukrainę. Jeżeli Ukraina szybko się poda, to też będzie niekorzystne dla Polski, bo wtedy Putin no tej apetyt rośnie w miarę jedzenia, może mieć po prostu tutaj chęć na to, żeby zaatakować też Polskę, żeby podbić Polskę. No i pojawiły się informacje. Tutaj pojawia się właśnie na Twitterze dziennikarz telewizji ABC News, który podaje w taką informację: Rosja zgromadziła wojska, broń pacerną, artylerię i ponad 50, 50 transporterów ciężkiego sprzętu na poligonie w Brześciu, niedaleko, niedaleko polskiej granicy. Rosja ma także więcej sprzętu na pobliskiej stacji kolejowej na Białorusi. Tak napisał. Dziennikarz ABC News, skąd ma te informacje? Na podstawie zdjęć, znaczy nie na Google Maps, tak, ale na podstawie zdjęć satelitarnych, gdzie praktycznie tutaj no, zauważono, że coraz więcej tego sprzętu wojskowego znajduje się bezpośrednio Polski. Jest to kolejna sytuacja niekorzystna dla Polski. Ostatnio informacja była taka, że po prostu tutaj Rosja atakowała też Lwów, a więc no, tutaj także w pobliżu Polski, że e, rakiety także spadały 160 km od granicy z Pol Polską, a więc no to jest praktycznie bardzo blisko jeśli chodzi o Polskę. No i jest niebezpieczeństwo, że Rosja może też chcieć zaatakować Polskę. Może Rosja będzie chciała po prostu tutaj podbić Polskę. Bardzo niekorzystna sytuacja. To, co praktycznie nas wszystko e, czeka, tak? To, co nas praktycznie tutaj czeka. Y, że, y, no bo tutaj też jest to ciekawe, że to może być zasłona dymna. Z jednej strony właśnie Rosja może prowadzić działania militarne z Ukrainą. Cały świat będzie skupiony na tym, żeby pomóc Ukrainie. Tutaj tak, że my po prostu tu w Polsce cały świat będzie nakładał sankcje tutaj na Putina, na Rosję, a z drugiej strony po cichu po prostu Rosja będzie się przygotowywać, będzie przegrupować coraz więcej wojska na Brzeź, po prostu tutaj w strop, w, rejonie, w rejonie Polski i na przykład próbować atakować Polskę, tak, czyli no praktycznie tutaj um, upiecze dwie, pieczenie na jednym ogniu, można powiedzieć, w, brzydko praktycznie tak można powiedzieć, w tym czasie, kiedy cały świat będzie zaoferowany tej walką na Ukrainie, w tym czasie po prostu Putin będzie gromadził coraz więcej wojska przy granicy z Polską, a wiadomo, że mamy niekorzystną sytuację, bo gdyby doszło do ataku na Polskę, to byłby to atak z obwodu ukraińskiego Białorusi, ze strony na przykład Morza Bałtyckiego, a także no, przez, ze strony Ukrainy, gdyby Ukraina została podbita. A więc widzimy tutaj, że żywi się ta sytuacja Polski byłaby bardzo, ale to bardzo niekorzystna, gdyby do takiej sytuacji właśnie doszło, gdyby taka po prostu sytuacja miała miejsce, gdyby po prostu wydarzyły się takie wydarzenia, tak? Z jednej strony, no praktycznie no, Putin może tutaj gromadzić wojsko, gdzie mu się po prostu podoba. tak. Wiadomo też, że jeśli chodzi o Białoruś, Białoruś praktycznie robi wszystko to, co praktycznie tutaj Putin powie, co Krem zadecyduje. Zresztą przed samym tym atakiem, jeśli chodzi o Ukrainę, to jeszcze Putin spotkał się z Ukrainą. Łukaszenko. Pewnie chciał sprawdzić, tak, czy go Łukaszenko nie wystawi do wiatru. Chciał po prostu potwierdzić e, tę gotowość. Przecież to nie były spotkania takie kurtuazyjne, tylko w jakimś konkretnym celu, więc chciał po prostu sprawdzić, czy rzeczywiście tutaj m, no, Łukaszenko się nie, e, nie, nie po prostu nie, nie, nie podejmie innej decyzji na, na krótko przed, czy nie zrezygnuje. No i teraz jest sytuacja właśnie bardzo, ale to niebezpieczna, tak jeśli chodzi o nie, Polskę. Tak, jeśli chodzi o Polskę, zwłaszcza, że no, Putin coraz częściej coraz śmielej się odgraża, jeśli chodzi o te państwa europejskie, które pomagają Ukrainie, tak? Które faktycznie tutaj pomagają Ukrainie. To też jest kuriozalna sytuacja, że dzisiaj my faktycznie pomagamy Ukrainie, wysyłamy tutaj pomoc humanitarną, przyjmujemy faktycznie Ukraińców, zaraz może się okazać, że Polska zostanie podbita i po prostu sami będziemy wymagać tej pomocy, tak? No oczywiście to nie oznacza, że nie powinniśmy pomagać Ukrainie, no ale nigdy nie wiemy faktycznie, jaka sytuacja będzie już za kilka tygodni, albo też za kilka miesięcy, tak jak cała tak praktycznie historia się potoczy. Jak cała ta się historia potoczy, chociaż no, teoretycznie Polska ma tą przewagę e, nie, niż po prostu Ukraina, że jesteśmy w NATO, że jesteśmy w Unii Europejskiej, no ale zobaczymy, na ile te sojusze będą po prostu one wtedy warte, tak, na ile one się sprawdzą w momencie, kiedy byłaby sytuacja rzeczywiście kryzysowa, sytuacja podbramkowa. Czyli no jeszcze raz tutaj przedstawię właśnie te informacje, które się pojawiły, tak, co tutaj właśnie ten dziennikarz przedstawił. Rosja zgromadziła wojska, broń pancerną, artylerii i ponad 50 transporterów ciężkiego sprzętu na poligonie w Brześciu niedaleko polskiej granicy tak a po prostu pojawiła się tutaj informacja jeśli chodzi o właśnie stronę rosyjską niedawno przecież miały miejsce manewry wojskowe jeśli chodzi o tutaj jeśli chodzi o po prostu może po prostu bałtyckie oczywiście tak tam wypłynęło kilkanaście statków marynarki rosyjskiej marynarki wojennej no więc rzeczywiście tutaj bardzo, bardzo po prostu sytuacja niebezpieczna, tak? Bardzo po prostu sytuacja niebezpieczna. Natomiast jeśli chodzi o Brześć, no to jest miejscowość tutaj na terenie Białorusi, tak? Jest to miasto na, na terenie Białorusi, ale znajdujące się bardzo blisko, praktycznie przy granicy polskiej. No więc, no, teoretycznie Putin mając wsparcie, jeśli chodzi o Białoruś, może rozmieścić to wojsko, gdzie chce, tak, może po prostu rozmieścić też na, na terenie Brześcia, no ale pytanie, czy to nie zapoczątkuje po prostu lokowanie wojska rosyjskiego na granicy właśnie polsko-białoruskiej, tak, na granicy polsko-białoruskiej. Jeszcze parę miesięcy temu był potężny problem, jeśli chodzi o kwestie migrantów, tak, I, którzy przekraczali granicę z Białorusi do Polski, może to była kwestia po prostu próba sprawdzenia, na ile polskie służby sobie dadzą radę, a teraz na przykład kwestia może być tutaj, tak, rozlokowana. Tego sprzętu wojskowego, no i wtedy pojawi się jeszcze większy problem, tak? Teraz Polski przecież rząd buduje ten ten mur, no, no nie rękami polityków, tak, ale została wydana po prostu decyzja i zgoda na budowę tego muru. Może się okazać, że ten mur po prostu okaże się nic nie warty za kilka miesięcy w momencie, kiedy właśnie tutaj wojsko, wojsko po prostu tutaj tak rosyjskie by zaatakowało Polskę, gdyby nastąpiła ofensyw atak na Polskę. No nieprawdopodobna sytuacja. Piszcie w komentarzu co wy na ten temat sądzicie. Też ta sytuacja jest rozwojowa. Ona się pewnie będzie po prostu pojawiać tak w miarę rozwoju, będą po prostu pojawia się nowe, nowe informacje, czy tego wojska będzie przebywać, czy też nie. No, muszę powiedzieć, że no, sytuacja jest na pewno niepokojąca, tak, dla nas tutaj w Polsce, czy to nie jest początek przygotowania właśnie Putina, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o przygotowanie, bo tak, ze strony Morza Śródziemnego, Morza Bałtyckiego, co z tym Morzem Śródziemnym, Morza Bałtyckiego, tutaj już były manewry wojsk, tak, jeśli chodzi o obwód kaliningradzki, no, tutaj po prostu Rosja jest w stanie bardzo szybkim, w krótkim czasie, faktycznie e, zebrać sprzęt wojskowy, tak, zgromadzicie. Natomiast jeśli chodzi o Białoruś, to też mają praktycznie tutaj tak wolną rękę. Białoruś w żaden sposób tutaj nie będzie, nie będzie po prostu przeszkadzać stronie rosyjskiej. No i kwestia Ukrainy, tak? Może właśnie ta decydująca stawka będzie mieć miejsce wtedy, jeżeli po prostu Ukraina padnie, jeżeli po prostu Putin podbije Ukrainę, wtedy będzie chciał po prostu dokonać podboju Polski, tak? Bo wtedy teraz może mieć pewne obawy jeszcze, a gdyby na przykład otoczył z kilku stron, wtedy rzeczywiście Oczywiście sytuacja może się zrobić bardzo, a to bardzo niebezpieczna. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba. Trzymajcie się. Cześć.